to Seattle. She said, honey, I don't got much time to talk. I broke down cause I knew what was next. And she said, I'm okay, but I'm locked in a holding cell till someone gets me out. Can you help me? I have no one else. So there I was, a defenseless middle kid, crying out for the right words to say. Sorry, I can't do anything at all. So I hung up and called you. I hung up and called you. Witamy Państwa serdecznie z RSD Stadium i zapraszamy na 90 minut piłkarskich emocji. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski. Razem ze mną spotkanie komentować będzie dla Państwa Jacek Laskowski. Dziś kolejny mecz i kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Jacku, to powinien być świetny spektakl. Bardzo się cieszę, że niebawem obejrzymy to spotkanie. Myślę, że o tym meczu będzie się jeszcze długo mówiło. Spójrzmy, jak dziś zagrają gospodarze. Zespół gra dwoma napastnikami, drugą linią w układzie diament. Douglas Costa! No, to byłaby niesamowita bramka, gdyby trafił z tak ostrego kąta. Trochę jednak zabrakło szczęścia. Ale chyba mógł poszukać innego rozwiązania. To nie była łatwa sytuacja do strzału. Coś może się z tego rozwinąć. Ładnie! Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Będą szukać teraz okazji do kontry. No niestety, nieudany ten kontratak. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Fred. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ładnie pomyślane. Alejandro Gomez. Lautaro Martinez. Ależ to była fantastyczna obrona. Wrzutka w pole karne. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Próbuje szczęścia z voleja. Zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wynik. Za linię obrony bardzo sprytnie. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Dobrze, do przodu. Ładne wybicie, szkoda, że niedokładnie i przeciwnik. Riyad Mahrez! Świetnie blokuje obrońca. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Lucas Moura. Riyad Mahrez teraz. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Wysoki pressing, ciężko się wychodzi. I tak oto tracą piłkę. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Floresi. Martinez. Zostawił za sobą trochę boiska. Ma sporo możliwości. Lautaro Martinez. Teraz szansa na prowadzenie. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Arbiter nie mógł zdecydować inaczej. Wyraźny offside. Riyad Mahrez znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę.
No, już blisko pole karne. Dobrze, przebił się. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filippo Inzaghi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonej. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Ależ się przedarł, no. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. I piłkę przejmują. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. I teraz bardzo ważny przechwyt. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Gomez. Gomez! Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ma piłkę, co teraz zrobi? Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Popatrzmy na rezultat. 1-0.